Dobra, teraz na hamach przebiegam przez to. Raz to wyczyściłem. Itemy wyzbierałem. Ja po schodach szedłem? Okej, okay, nie pamiętam. Mam nadzieję, że pan The Wall się nie zrespi z powrotem. Jest, kurwa. Dobra, kij z nim. Trzeba go jakoś ładnie skipnąć. Tylko żeby ci panowie we mnie nie rzucali za mocno. Okej. Okay. Mamy to. Tylko żeby za mną nie wyszedł jeszcze, nie? Nie, nawet jak wyjdzie, to i tak nie zejdzie po tych pewnie. Nie zejdzie po drabinie. Chillera. Czy dużo się różnią obrażenia w ludzi, w zależności czy używasz obuchu, czy broni siecznej? Wiesz co, nie sprawdziłem tego dokładnie. O, czekaj, najpierw... Na pewno różnią się obrażenia... czy w marionetkę, czy w człowieka. Od tego, czy używasz na przykład prądu i tak dalej, nie? Ała. Ale czy w ludzi? Nie rzucim uwagi, szczerze mówiąc. Szczególnie, że ludzi w ogóle prawie nie bijemy w tej grze. Był jeden boss, który był ludźmi. Fuck. Ale tak poza tym to chyba nie było ludzi w ogóle. No nie mogę ich wyparować. Jaki przeciągnięte, stop. Okej, połamałem mu broń. Wykurbiście. Ja będę miał mało damage'u, nie? Ała. Znaczy mniej. Ma jeszcze... Follow up. No, przeciągaj to mocniej. Kurwa. Jaki rak. Amulet siły! Plus 4 motoryki. W ogóle oni się nawet nie chowają z tym, że to jest siła, nie? Motoryka to jest siła w tej grze. Jeśli chodzi o ten... O staty. Nie rozumiem, czemu ciągle dostaję reklamy po niemiecku. A to nie wiem. Może masz jakiś VPN włączony. Więc lepiej, najlepiej bronić robić bronie obuchowe? Nie wiem. Szczerze mówiąc. Ale to było często dobre w Dark Souls 2 na przykład, nie? Że obuch był bardzo uniwersalny. Z tym, że obuchów nie ma dużo, obuchy są dość wolne, nie? Ja mam obuch teraz, bo to jest obuch elektryczny konkretnie. Więc ja napieprzam tym w momencie, kiedy biję marionetki elektryczne. Znaczy no, jakieś tam boty. A jak gram normalnie, to latam sobie z tym mieczem, nie? I całkiem przyjemnie mi się gra. Jak na razie przynajmniej. Mam też jeszcze to do wzmocnienia, no i ten wielki miecz, który... Trochę żałuję, że w niego wpisałem te kamienie, bo... Jest wielki, wolny i nie do końca mi odpowiada. Generalnie zauważyłem, że dla mnie przynajmniej, to może trochę od playstyle'u się różnić u wielu osób. Ja lubię ciężkie bronie w Soulsach, kocham ciężkie bronie, uwielbiam. Ale tutaj mi się gra lepiej dużo szybkimi broniami jednak. Dobra, jest skrót do tego miejsca. To jak już tu jestem, to mogę sobie kliknąć i odnowić estusy. Tylko po co mi ten skrót? Czy ja tam mogę iść gdzieś dalej? Kurwa, nie wiem. Kurwa, nie wiem. Chyba, żeby mnie pan nie zobaczył. Czy ten wielki policjant się zrespi? Nie ma opcji, nie? Żeby się zrespił. Mam ten kwarc ciągle do wydania. No i tak, ja szedłem z góry, po drabince, otworzyłem skrzynkę i... I co, kurwa, niby dalej? Nie widziałem innej drogi na razie do kontynuowania. A, do góry, okej, okay, dobra. Specjalnie jest, patrz, jak wychodzisz stamtąd, z tego, że widzisz dopiero od razu tutaj, nie? Zejście na dół. A to jest zakryte tą wielką, białą szmatą. I dopiero jak wracasz stamtąd do góry, jeszcze jest oświetlone idealnie. No, dobry design gry. Dobry design gry, nie? Żebyś nie pominął czegoś przypadkiem. Podoba mi się to. No, come on. Ja najebłem, serio? Nawet nie jest ściana, tylko barierka. Dobra, ilu... O kurwa, tam był Batman? Czy mi się wydawało? Co tam kurwa jest? Nie, to nie jest Batman. Ten pan nie rzuca na szczęście. Jeszcze. Dobra, ale muszę przyznać, że ten pan Batman, który nie jest Batmanem, tylko ma wielkie tarcze po prostu. Co? Tu jakiś człowiek mówi? O, człowiek. Hello? Nie ma maski nawet, nie? Żadnej. Dobra, zanim tam pójdę i umrę, to pogadam z babą. Hello.
What are the monsters doing here? Don't come in. Bell. Halo. Nie strasz. Are you here to save me? Ona chciała, żeby ją ocalić. To mówi Venini, tak? Especially after they took that drug. Then there are those biological experiments. Eksperyment? Od tego nie słyszeliśmy jeszcze w tej grze. I can't reveal everything, but suffice it to say that I can escape on my own if you clear the way a bit. Please, wipe out all those mongols. Ucieknę sama, ale mi pomóż, okej? Okay? Jestem damą w opresji, ale sama sobie poradzę. Are we clear? No dobra, no pomożemy, pewnie, że pomożemy. Szczególnie, że jest ładną blondyną, nie? Czyli co mi to dało? Chuja mi to dało, bo muszę iść znowu naokoło. Oprócz tego, że z nią pogadałem. Mam jej wyczyścić drogę. W którą stronę? Koleżanko, kundle. Mam Wiktora zabić? Kim jest Wiktor? Całkiem cute, jakby nie była cała brudna, nie? No dobra, czyli mówiąc kundle, ona ma na myśli, żebym zajebał jakiegoś Wiktora. Who the fuck is Victor? Czy to jest następny boss? Dobra, resecik do góry i idziemy po tych raftersach. Kolejny znowu miejsce, gdzie trzeba iść po... O nie, zobaczymy. Gdzie trzeba iść po jakimś cienkich, kuźwa, fragmentach mapy, starając się nie wypierdolić na dół. Nie lubię, to jest brudne od mojego smaru. Z bereźniku. Dobra, do góry. Znowu te boty będą, nie? Te, które rzucają bombami. Nie wiem, próbuję sobie, idąc w tę stronę, wymyślić, jak pokonać tego kolesia, który ma wielkie tarcze. Skoro on siedzi w takim dość niewygodnym miejscu, nie? Na samym, kurwa, środku tej platformy. Czy jedyną moją opcją jest parowanie go? Bo nie wejdę mu na plecy, żeby mu napierdalać po plecach. Bo nie ma jak, nie? Chyba, że po prostu wezmę... Żeby on do mnie podchodził. Tak, tak, tak. I zrobił kółeczko, nie? A ja go w tym czasie z innej strony okrążę. A! Tam była... Nie winda, tylko ta drabinka, żebym tu do góry wrócił. Nie musiałem się resetować, okej. Okay. Teraz dopiero zobaczyłem. W lewo, bo tu jest skarb jakiś. O kurwa, tu jest jeszcze trzeci. O, nie! Nie zrzucajcie mnie. Termit, dobrze. Okruch gwiazdy. Śmietnik. Do multiplayera, którego nie ma. A nie, jest tylko dwóch. Dobra, to kij z tym drugim. Gdzie ja kurwa jestem? Roluję nawet. Mimo, że stracę HP. Okej, okay, będziemy mieli skrócik. Zajebisty most. Jak w katedrze biskupów, nie? Dark Souls 3. Tylko brakuje patchesa po drugiej stronie, żeby mi ten most wyłączył zaraz. Dobra, taki raczej taka sel mi się mega podoba. Siemano, Outlaw. Czy są granaty i inne używalne itemy? Są. Są granaty różnego typu. Już się pokazuje. Tu są przedmioty do rzucania. To wszystko, cała tutaj, to okienko. Te 12 itemów to jest do rzucania, nie? Jest koło zębate, ostrze piły, ostra rura, bla bla bla. Granat odłamkowy, termit, rzucane ogniwo, ustrojowe truchła, płyny i tak dalej, nie? Nie wszystkim się rzuca albo używa w jakiś sposób, żeby pierdolnąć przeciwnikowi. Ale mi się nie chce tego używać, ja nie lubię takich rzeczy. Ja w tych grach zawsze wolę po prostu czysty damage. Champion Victor powrócił. Ja wolę czysty damage prosto z mojej broni. O ty kurwiu. Ja go znam. Znam chuja. Kurwa mat. Tego też znam, czy nie znam? Na rowerku nikt nie jeździł jeszcze, żaden przeciwnik, nie? I babo chłopa też znam. Jak w 39. Granaty. Dobła. Ja, okej. Okay. Ten robot, który tam się patrzy, to nie wygląda zbyt przyjaźnie. Okej. Okay. Ojej, dwóch. Tak. O kurwa, robot jeszcze przyszedł. Ech. Dobra, on nie jest straszny, nie? Ktoś tam mi jebnie, ale nie jakoś tragiczny. Jest na szczęście dość wolny. Na rowerku jeździł Jigsaw, prawda? Prawda, prawda. Możemy zrobić tutaj piłę. Kurwa. Czy ty wstaniesz? Oczywiście, że tak.
był po prostu nieaktywny. O, nie weszło, bo nie miałem targetu. Ojej, stop, stop, stop. Ja, no, come on. Przestań dużować. Mówimy, że jesteś wolny. I kwarc. Kwarc. Albo item jakiś fajny. Nawet ubranie może być. Mechanizm legiony, okej. Będziemy mogli sobie coś zabraidować, jakby to chciał. Czy ty wstaniesz? Wyglądasz trochę sus. Nie. Nie wstanę. Ty wstaniesz, nie? Masz czerwone oczka. Oczywiście, że tak. O! Da. Ciężko nazwać to wstaniem, ale dobra. Poś zrobił. Ruszył się, nie? Dobrze, że tamci się nie obudzili. Znaczy tamci na górze, no, prawda. Jakbyś ten klaun obudził, ten gruby. Nie dałbym rady go zabić już dzisiaj, nie? Bym kurwicy dostał. Szukam kogoś tego, jakiejś na przykład postaci, którą znam. Na przykład siebie, jako laleczki, albo Geppetta. Mogę pokręcić? Nie mogę, a mogę rozbić? Okej, okay. Realistyczne. A czy to rozbije? Nie. No dobra. Gdzie ja kurwa jestem? To wygląda jak człowiek, nie? Już nie jak kukiełka. Chyba czas zmienić broń na razie. O! Telefon! Będzie zagadka. Będzie zagadka. Przy każdym telefonie jest zagadka, więc słuchajcie zagadki, jak tylko będą odpowiedzi, pomóżcie mi, bo ja potrzebuję klucza. Jak dobrze odpowiemy, dostaniemy klucz. No jajko. Trzeba jajko rosnąć, żeby mieć z niego pożytek. Po to szklankę. Ja, oczywiście, że jajko. Okej, czy to było prostsze niż myślałem? Szklanka. Szklanka z karbonka. Już styknie. Odpowiedź? Zobacz opuszki oziębłej kobiety na wielkiej wystawie. Nie dał mi klucza, dał mi podpowiedź. Może opuszki, czyli palce, tak? Palce oziębłej kobiety na wielkiej wystawie. My jesteśmy teraz na wielkiej wystawie, nie? Będziemy szukać teraz wielkiej kobiety. Nie wielkiej kobiety. Jakiej kobiety? Wielkiej kobiety, tak? To kurwa jest. Oziębłej kobiety na wielkiej wystawie. To okej, czyli pani, której jest zimno, szukamy. Zimnej, tak. Szukamy pani, której jest zimno. I musimy patrzeć na jej palce. Ja nie mogę na dół jeszcze zejść. Ja wziąłem specjalnie broń, która... Mam fatrole. Kurwa. A zmieńmy coś. Wziąłem specjalnie broń... A nie mogę zejść. Nie, nie mogę. O, mogę! Pak! Jebany karabiniarz! Okej, ale krwawić to on nie krwawi. On ma coś innego. No kurwa, kolejny. Halo. Ja jestem jak Neo. Umijam kulę. Jak ktoś na górze jest jeszcze. Kurwa, no mogę iść dalej, a nie schodzić na dół, nie? Rozbiję co, bo mogę. Kurwa. Zimne suki, drugą alejkę w lewo. Kolejny! Ała. Ała! Czyli trzy serie wali zawsze, tak? I po trzech seriach jest dopiero przerwa. Okej, to nie jest ten kamień, którego potrzebuję. The Grand Exhibition. Czyli my jesteśmy teraz na wielkiej wystawie, tak? Szukamy zimnej pani. Zanim pójdę tam, gdzie są kwiatki, to pójdę tutaj jeszcze. Może jakiś skrót znajdę, co? Przydałby się. Tu tak coś sapie. Czy to pani jest zimna? Pani jest panią w ogóle? O kurwa. Ciekawy movement. Okay, stop, 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 stop. Wychilluj, mordo. Ała.
Uff, okej, dobra, nie da ci się zabić. Nie mogę nic wyparować. Och, zepsuły mi broń. Akurat na śmierć. Kurwa, okruch gwiazdy. Ej, czy jakieś dobre jedzenie. Raport zakonu Crowd. Niezły kryptak, prawda. Im dalej w grze jesteśmy, tym bardziej są creepy rzeczy. To mi się podoba, nie? To stopniowanie tego poziomu creepu. Tyczka Legionu, git. Będę mógł kolejną rączkę sobie stworzyć. No dobra, mogę ten zejść, żeby nie iść na koło? Mogę. A czy mogę wrócić do góry najpierw jeszcze? Ja sobie, kurde, na chama zeskoczyłem. A tam jeszcze był jeden zakręt, który mógł coś ciekawego kryć, kurwa, za sobą. Schody, czekaj, tu nie byłem jeszcze, nie? Nie, ja sam przyszedłem? Nie, to są nierozbite pojemniki, na pewno mnie tu nie było. Zimnej pani szukamy, pamiętacie? Szukamy zimnej pani. I patrzymy jej na palce. Bo masz więcej wglądu, dlatego coraz gorzej. To by miało sens. O, hello. Chyba teraz się wracam, co? Tam na górę. Coś tak mi się wydaje. Tak, czyli ja po prostu znalazłem skrót. I nic po drodze w sumie ciekawego nie było. No dobra, to idziemy dalej. Też czuję, że się zbliża boss, nie? Naprawdę, czuję, że jesteśmy coraz bliżej bossa. One giant step for tomorrow. Okej. Mamy ładne drzwi jakieś. Tu jest wielka wystawa. Mogę zbić takie? Dlaczego nie mogę takich zbić? No ciągle jest szkło, no. Ja wiem, że wody nie ma w środku, ale szkło mógłbym mieć do zbicia, nie? I klucz do galerii posągu. To? Galerii posągu świętej miłosierdzia. Okej. Nie mamy. Dobrze, że wiem, jakiego klucza szukam, nie? Okej, mamy mini bossa. Hello? Kolega. Kurwa, jebany John Cena. Jest na tyle wolny, że nie najgorzej się z nim bije. Póki co przynajmniej. Zobaczymy, czy ma drugą fazę. Chyba nie. Zglidowałem, bo miał nadzieję, że go już zabije. Ale było spoko. Mechanizm Legionu, okej. Tym się upgrade'uje z kolei rączki, co nie? Mam 20 koła, wolałbym nie umrzeć teraz. Bo z tego jakieś 3 levele pewnie będą. Zimnej pani tu nie widzimy? Nie no, gdzie w takich tropikach, kurwa, przy palmach by jej zimno było? Hehe. Las Vegas. Beverly Hills. Skrót do samego początku, idealnie do tej skrzyni, którą widziałem. Piękne. Solidna. O, tak. Oho, mamy bossa. Mamy bossa, już to widzę. Skrzynia zaopatrzeniowa, to jest dlatego. Dla polędwicy, nie? Dla wędliny. Dobra. Na bossa jeszcze nie idziemy. Pójdziemy sobie wydać te pieniądze, żeby się z nimi nie wyjebać, nie? Hura, boss, no właśnie. Pójdziemy wydać pieniądze. Bossa można płacać po tym, że jest tutaj miska do summonów, które są tylko przed bossami. Czy coś jeszcze tu jest po bokach, zanim się cofnę, czy jeszcze nie? Czy już nic? Nie, jest tylko wejście do bossa. Gdzie jest ta kobieta zimna z palcami, no? Kurwa. Mam jeszcze jeden kwart do wydania, nie? Wydamy kwart, wydamy pieniądze i zobaczymy, co z tego da się wyciągnąć. I zobaczymy, jaki to jest boss w ogóle. Czy to jest ludzki rzeczywiście, czy to jest marionetka znowu. Jak się leveluje? A mogę ci pokazać zaraz w takim razie. Cofniemy się. Musimy się zawsze cofnąć do hotelu. Przez pierwszy, dopóki hotelu nie blokujemy, możemy się przy Stargazerach levelować, czyli przy ogniskach. Bądźmy szczerzy, chodzi o ogniska. A jeśli już odblokujemy hotel Krat, to musimy się levelować u naszej pani tutaj. U naszej pani Firekeeperki. U Sofii. Więc mamy awans. Mogę mordę na chwilę schować, żebyście zobaczyli dokładnie. I mamy levelowanie, nie? Normalnie statystyki i tak dalej. Waifu, to nie jest waifu. To nie jest waifu. Dobra, 7000 z hakiem levelem je kosztują. To nie będzie tego 3 leveli, chyba że zjem jeszcze trochę tego. Pójdźmy w technikę. Technika daje mi tyle damage'u. A może nie, wigor i witalność. Wigor i witalność, tak. Wigor i witalność. Polędwica, wędlina. Polędina. Fate brings us serving her welcome.
doposaż sklep. Pokaż, przekaż solidną skrzynię zaopatrzeniową. Okej, co mi teraz sprzedaje? Step on me, my waifu. Dobra, dobra. Co teraz masz do sprzedania? Po kolei mamy. To już mieliśmy wcześniej. Możemy w nieskończoność kupować kamienie aż do plus 7. Plus 6. Fajnie, zajebiście. Mogę teraz dużo więcej broni upgrade'ować. 3 sztuki tych kamieni. Więc mogę specjalną broń wyżej upgrade'ować. I kurwa, kwarc. Kwarc kupię jako pierwszy. Dalej. Wzrost dukatowych owoców, dobra. Sprzedajmy mu jeszcze trochę tego Ergo, bo chcę u niego chyba większe zakupy robić. Zrobić, z tego co widzę. Mało tego Ergo, mogłem trochę w levele mniej wciskać jednak. Mało. B 1800 potrzebuję, kurwa. Gdzie mogę szybko nafarmić? Mogę mu coś sprzedać, czego nie potrzebuję? Rzeczy, których nigdy nie użyję. Katalizator baśni. Potrzebuję 1000 ile? 1800, tak? 20, piękne. Teraz jak chcę upgrade'ować, to muszę mieć pieniądze. Fucking hell, dobra. Pójdźmy wydać ten kwarc. Mam 2 kwarce do wydania. To jest wykurwickie. Wykurwiste. To mi się przyda, ten upgrade przed bossem jeszcze, nie? Bo... Patrząc na bossy, które dotąd spotkałem... A to aż stał. Oh my. A! This is a change I didn't expect. Bo mi włoski urosły. Tego nie widział jeszcze tata. Puppets get you. Or some other ruffians. I'm glad you're growing, but I'm not sure what aż wstał z krzesła, kurwa, tak zobacz, tak się zdziwił. Wary of dangerous people. And always be a good boy for me. Dobrze, tato. A teraz czas na lobotomię. Napęd pi. Dobrze. Mamy do upgrade'u coś. Popatrzmy od początku jeszcze raz. Tego nie chcę, tego też nie. Poprawa ataku przy broni maksymalnej, przy maksymalnym to też nie. Nie, nie. To mi się podobało, nie? Poprawa zniszczeń gardy doskonałej 2. To wygląda jak dobre gówno. Ja dużo staram się parować. Nie zawsze wychodzi, ale się staram. Stąd już nie mogę. I stąd już też nie mogę, czyli tak. Albo z ataku, albo ze zdolności. Nie, pójdziemy w to. Co to było? Zniszczeń gardy doskonałej, siup. I będziemy się więcej leczyć teraz. Mamy jeszcze jeden kwarc do wydania. Raz na lobotomię, oczywiście, że tak. No siadam na jakimś dziwnym, podejrzanym tym. Na podejrzanym siedzeniu. I tak, chciałem poprawę odzyskiwania ogniw pulsu, to jest git. Czas odrodzenia owoców, to jest mech. Dodatkowe miejsce pasa i takich nie używam, bo nie lubię. Więc więcej użyć sześcianu. I tak, co chcę stąd? Zobaczymy coś może z obroną. Poprawa ładowania ogniwa pulsu śmiercionośnymi atakami, to nie. Obniżenie redukcji obrażeń. Nie, co to znaczy? Ciągle. Dalej nie wiem. Obniżenie redukcji odzyskiwania gardą 1. Obniżenie redukcji odzyskiwania gardą. Kurwa, nie wiem. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Przedmioty, co ja w ogóle wziąłem? Wzrost erga wziąłem. Razy 2, no tak, oczywiście, że tak. Więcej pieniążków, zawsze spoko, nie? W takim razie... Nie wiem, co chcę dalej. Kurwa. Coś, co mi się najbardziej przyda, nie? Może ładowanie Estusa, co? Ładowanie Estusa wydaje się najbardziej przydatne. Poprawa ładowania ogniwa pulsu nieśmiercionośnymi podczas... Nie, to nie to. W zdolnościach to było? Gdzie to było? Że mi się szybciej Estus ładuje, jak mam rozjebaną broń. Jak mam rozjebane wszystkie Estusy. Czy ja źle widziałem? Gdzieś to było, prawda? Legionu, nie? Nie? Kurwa, nie wiem. Nie wiem! Gdzie to... Czy ja źle widziałem, naprawdę? Chyba źle widziałem. No to chuj. Fucking hell. Atak kontry. Większy damage. Już kupiłem to, a może. Może w takim razie, czekaj. Poprawa odzyskiwania, tak, rzeczywiście. A to jest jeden, a mogę już dwójeczkę? Nie, odzyskiwania ogniw pulsu nie mogę dwójeczki. Jeszcze, pewnie na niższym tierze będzie, znaczy dalszym. Fuck. Bo ja się boję, że znowu respeka nie zrobię. Jak wcisnę w coś, co jest średnio przydatne. Na pewno nie itemy, nie zdolności, albo przetrwanie, albo atak. Przetrwanie. Nie wiem, co to robi. Obniżenie redukcji odzyskiwania gardą. Pyk. Niech będzie. Niech będzie. Jak bardzo mój... Ojej. Mój nos urósł? Nie mogę użyć. Ciekawe, kiedy będę mógł użyć? Co zaraz poczniemy? On wydaje się być wystraszony tym, że ja się zmieniam, nie? Kurwa, jak on się naprawdę okaże Germanem i będzie chciał mnie zajebać? Bo na przykład, nie wiem, odwali mu, że...
Już nie jesteś moim synem, jesteś czymś innym. I na koniec będzie on bossem? I zmieni się jak ten, jak nazywał się ten w Spider-Manie? Doktor Octopus? I będzie miał dodatkowe ręce i będzie chciał mnie zabić? Dawaj owocki. Dobra, idźmy zobaczyć tego bossa. Co to jest? Czy to jest przeciwnik żywy? Czy to jest przeciwnik marionetkowy? Czy co to jest? Żebym wiedział, co wzmacniać, co ten... To upgrade'ować. Coś tu jeszcze mam? Nic. Galeria wielkiej wystawy, let's go. Przy okazji zabiję ten, zabiję parę mobów po drodze, nie? Żeby trochę pieniędzy mieć. Dziadek w Spider-Manie, tak, ale to jest... Doktor Octopus chyba się nazywał, nie? Doktor Octopus? Spider-Man? Doktor Octopus, tak. Doktor Octopus. Taki ło, nie? Pyta się, jak go bardziej znam z wersji... Chyba takiej. W bajce, jak był jeszcze. Tej starej. Coś pod ten gust. Albo będzie mu smutno i zrobi magika? Nie no, gdzie? Nie ma opcji. Nie ma opcji. No, zabijemy was. O, come on. Stop. Stop it. No. Stop it. Czy musicie się tak kombić i... nawzajem atakować? Znaczy jednym po drugim, a nie... W ogóle powinienem mieć inną broń teraz, nie? Zabijemy jeszcze to. To mi się też trochę duszek da. Powinienem na nich iść z innymi broniami, nie? Znaczy z inną bronią, z tą pałą moją mechaniczną. Elektryczną. Przestań! Przestań, przestań, przestań. Mordko. Ja chcę się tylko zabić dla pieniędzy. To nie jest nic personalnego. Boże. Ile on pieniędzy da w ogóle? Jeszcze nie zabiłem. 830, dobra. Zrobimy jeszcze ze dwa resety, ale z inną bronią. Żeby mieć trochę pieniędzy tam, na wydanie zaraz, nie? Bo mam czym upgrade'ować bronię, ale nie mam pieniędzy, żeby je upgrade'ować. Więc mogą się trochę przydać. No, mógłbyś na backstaba mi po prostu wejść. Kurwo. Ja pierdolę. Boże. Nok. Okej. Dalej żyje, patrz. Ale tą bronią chyba mam i tak więcej damage'u. Dobrze. Ja czuję, że to będzie przeciwnik żywy. Te 2,5 koła chyba mi wystarczy już na upgrade'y w razie czego. Więc zmienimy się bronię. Zmienimy broń na to. I zobaczymy, co tam będzie. I przy okazji nie będę potrzebować tego. Weźmy amulet na siłę. Tak. I w taki sposób wejdziemy. Gucio bije arcybiskupa kluczem francuskim. Ojej, powodzenia mu życzę. Znaczy ja się wcale nie dziwię, jak on go szybciej zabije niż ja. Wczoraj widziałem ten, przed spaniem sobie włączyłem, a tu jest item jeszcze. Przed spaniem sobie włączyłem stream Asmongolda, jakąś tam powtórkę i zobaczyłem, jak on... Nie, to był Lobos. A nie, Asmongold chyba. Kogoś tam włączyłem stream i dość szybko go zabił i miałem taki wow. To był Asmon. Dobra, uwaga. Filmówka bossowa. Co tu mnie czeka? Chyba nie jest robotem, nie? Nie. Jest mięsny, na pewno. Victor. Ma dready. O kurwa. Fight to the followers of the truth!
Poczekaj, poczekaj z tymi kombosami. Okej. Po szarży są trzy ataki. Jebany w chuj poison, nie? Okej. A, dobra, zróbmy mu kontrę po prostu. Halo, nie wywracaj się! Come on! Wyjebałem tyle staminy na ataki, które w ogóle nie wchodziły. To jest podejrzanie łatwe, nie? Jak na pierwsze podejście. Dostaję po pizdzie, ale... Fuck. Boże, jak to boli. Nic nie sparowałem, nic a nic. Och, lipka, mam wrażenie, że go widziałem, ja go nie widziałem, nie na łatwy. Znaczy, ma te ataki dość przewidywalne, nie? Tylko, że wiadomo, no. To nie znaczy, że go zrobię za pierwszym razem. Są, niektóre ataki są szybkie, niektóre łatwe. Znaczy, niektóre szybkie, niektóre wolne, niektóre trudne, niektóre łatwe. Ale myślę, że jest to do zrobienia. Dobra, czyli jak teraz wiem, z czym się mierzę, to pójdziemy sobie jakieś upgrade'y zrobić. Jak widziałem, nawet polecam grać pod strength, rapierem pod speed czy quality. Znaczy, jak zrobię ja, zrobię ten respect w końcu, to zrobię się pod quality raczej. Tak, żeby mieć też... O nie, ten przycisk. Żeby mieć też... Nie mam na razie za bardzo preferencji co do broni, więc żeby mieć duży wybór różnych broni, to bym się zrobił pod quality. Teraz, nie? Ale nie wiem. Nie wiem. Wiecie, ja lubię grać w soulsowe gry w taki sposób, że znaleźć sobie dość szybko w grze. I jeśli ja zaczynam jakiś run, to już na samym początku, jak już znam daną grę, nie? Wybieram sobie, jaką bronią chcę grać przez całą grę na przykład, nie? Tu wydaje mi się, że fajnie byłoby mieć dwie bronie na przykład do upgrade'owania. Albo nawet trzy. Na przykład jedną zwykłą pod damage fizyczny, jedną zwykłą pod damage na przykład od prądu, żeby było więcej marionetki. I jedną jakąś specjalną kamieniami specjalnymi na przykład, nie? I żeby je dało się dość szybko w grze znaleźć najlepiej. I wtedy bym wiedział, w jaki build chcę iść, nie? Ale no nie wiem, na ten moment nie wiem, co bym ja polecał konkretnie. To też każdy ma inny playstyle, nie? Ja też się dziwię, bo ja zazwyczaj w Soulsach uwielbiam wielkie bronie. A tutaj te wielkie bronie jakoś mnie nie przekonują w tej grze, nie? No, dobra, plus 8. Tutaj, gdzie jest moja kosa? Jup. I kosa na plus 3. Kosa na plus 3. Czyli kosa jest już na konkretnym upgrade'zie, nie? Spróbujemy z kosą? Ma mniej damage'u niż to, naprawdę? Serio? Ale niewiele, niewiele, nie? Więcej. O 3 damage'u więcej ma moja zwykła brońka. Tylko, że moja broń się liczy jako wielki miecz, a rozpruwacz marionetek jest jako miecz po prostu. O dziwo w ogóle, czemu kosa jest jako miecz? Nie wiem. Jest dużo gorsze stopień redukcji obrażeń podczas gardy. No dobra, zobaczymy, nie? Nic mi nie szkodzi się z tym pobawić chociaż. Załóżmy. Oj, ciężkie, ciężkie, halo. This is very, very heavy. Mabła. Co sądzisz o rapierze i nawalać duży DPS? Mi się nie podoba gameplay rapieru na przykład, nie? Ale jak to by się podoba, to czemu nie? Bo ja nie lubię broni, które robią ciup, 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 ciup za bardzo, nie? To nie jestem fanem po prostu. Ale to jest moja preferencja. To może być dobra broń, nie? Tylko, że ja nie jestem fanem takiego czegoś po prostu. Nie podoba mi się styl tego, nie? Dobra, skoro wiem, na co ja się piszę tutaj, to mogę się też pobawić tymi rzeczami. On nie jest chyba ani truchłem, ani marionetką, nie? Więc te rzeczy mi nie pomogą tutaj. Motoryka i technika, spoko. Dobra. Lubię podpchnięcia, bo wali mało, ale szybko, czyli dużo? Prawda. Znaczy, rapier jest jeszcze o tyle fajny, że pchnięcia mają bronie często taki dość fajny zasięg, nie?
rapiery konkretnie, w przeciwieństwie do sztyletu na przykład, który ja mam, który jest króciutki. Ale myślę, że sztyletem też się możemy pobawić, czy nie jest truchem? Właśnie nie wiem. Zrobimy tak, wejdę z tą bronią teraz, będę walić samymi lekkimi atakami i spojrzymy, ile damage'u będę robić, a na kolejnym podejściu założę amulet na truchła i zobaczymy, ile będę wtedy damage'u robić, okej? Okay? To brzmi najbardziej logicznie, bez żadnego tego. Kurwy syn. 330. 299. Jestem pod ścianą, nie mogę się ruszyć. Poczekaj, daj mi się podleczyć, kurwa. 330, ała, i 299, fuck. Po szarży 3 ataki, Paweł, pamiętaj, sam to mówiłeś. To był wzrost biegu, 380. Większość kombosów ma po 3 ataki, jak już kombo walnie. Tak. What the fuck? To kopnięcie jest pojebane. Gerek, kurwa, coś. Uła. To jest pierwsza faza dopiero, nie? On na bank coś z tymi swoimi, kurwa, kanistrami na plecach będzie miał w drugiej fazie. O nie, to jest grab znowu. To nie był grab. Ja pierdolę. Więcej damage'u ma jednak. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Okej. Fuck, nie okej. Shit, zobaczyłem ten śmieszny, cały biały patyk, jaki chciałem mu ciężki, przytrzymany jebnąć. Jeden damage wychodzi około 315, okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczmy teraz, z czym to się spaluje najlepiej? Z techniką. To ściągnijmy amulet siły za amulet truchła. Rzeźnika truchę zmieniłem? Rzeźnika truchę, okej. Okay. Ezwerken. Ale nagadał? No nagadałem, że jest do zrobienia, ale... Nie jest do zrobienia. Ten jego moveset w pierwszej fazie przynajmniej wygląda dość znośnie, nie? Tylko ja nie umiem na niego reagować. Nie umiem na niego reagować i tyle. Wydaje mi się, że on ma na tyle dużo HP, że jemu paza się zmieni tylko w połowie HP i nie będzie miał drugiego paska. Ale mogę się mylić. Może po prostu to jest po prostu, no, dużo HP i chuj. A druga faza będzie prawdziwą drugą fazą. Mniej damage'u jest. Jest mniej damage'u. It's not over yet. I am the chosen one. Fuck. To czerwone combo jest zjebane. Nie mogę, no nie mogę. Jest mniej damage'u. On nie jest chyba trupem. A co się stanie, jak zrobię tak?
gówno, bo nie masz takiego zasięgu, jak miałem nadzieję, że masz. Tak. Oj, teraz mnie dużo leczy, nie? O! Oj, chuj. Nie jebnę mu. Może być truchem, ale boost dla truchła jest mniejszy niż boost siły. Nie wydaje mi się, wiesz? Bo ta broń się skaluje ile C z siłą, a to mi daje tylko 4 siły, ten amulet, nie? Mi się wydaje, że on jest bardziej jakąś mutacją, aniżeli truchłem. Ale no, cholera wie. A zmieńmy z powrotem na siłę i zmieńmy z powrotem na tę broń. A właśnie, chciałem jeszcze jedną zobaczyć, nie? Znaczy parę rzeczy chciałem zobaczyć. Bo jako, że on jest takim trochę żywym ziomeczkiem, to możemy jeszcze spróbować nową broń sobie skleić samemu, nie? Właśnie z tym i z czymś dłuższym. Jakby wyglądała ta broń na przykład, ten sztylet, na przykład na włóczni kwasu. Bo tym mógłbym go podpalić, nie? Z kolei. Dwa miecze, jeden na ludzi, drugi na potwory, to... tym mógłbym go podpalić teoretycznie, ale pewnie byłoby mniej damage'u. Tak coś, kurde, czuję. Dużo mniej damage'u. Jakby wyglądało to malutkie ostrze, na przykład na rękojeści kilofu eksplozji. Halo, nie zmieniłem. Kurwa, come on. Kurwa. Montuj to i chcę to. Cyk, cyk. A, czyli dużo szybciej atakuje, nie? Niż tym kilofem. Przez to, że sama głównia jest malutka, okej. Okay. Czyli jedno i drugie wpływa ogólnie na moveset. Dobrze, dobrze, dobrze. Jesteś na prędkość movesetu. Ja bym go sobie popodpalał, ale czym? Włóczni honoru, kiła kostna, topór strażacki. A zróbmy po prostu z... A nie, to jest króciutkie z kolei, nie? Chociaż on się tak... Czy on się daleko ode mnie trzyma? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. A tak ogniem... Czemu mam plus zero? Mam trochę, kurwa, tego zaawansowania, nie? Więc to jest jedno, z tym to się skaluje z motoryką i tych... motoryka i technika, no tak, bo motoryka... Bo skalowanie jest z rączki, dlatego mam... Skoro skalowanie jest z rączki, to zróbmy skalowanie z rączki. Jedną z niewielu, którą mam pod zaawansowanie, czyli... O, już złączone? No nie złączyłem, come on. Może boomhammer na rękojeści sztyletu, boomhammera nie mam wzmocnionego. Więc raczej nie, ale możemy zobaczyć, jak wygląda. To akurat możemy zobaczyć. Więc nowy montaż broni. Boomhammer to jest to. I na czym chciałeś? Kurwa, nie widzę. Na rękojeści sztyletu, tak? Sztyletowa to jest która? Szabli, piły, rapiera. Sztyletu, salamandry. No więc tak, mamy to. I to mam więcej damage'u od ognia teraz. I... A, nie założyłem. I mamy to, kurwa, monstrum. Pchnięcia to robi, nie! O nie. Nie, tak to nie będzie. Dobra, zobaczymy z tą bronią ognistą. To na pewno nie wyjdzie. Nie ma opcji. Ale zobaczymy ile, jak mocno da się go podpalić chociaż, nie? Mamy teraz skalowanie z... bez zaawansowaniem i C z motoryką. Więc tą technikę bym wyłączył, zamiast techniki bym włączył sobie po... I nie jestem przeciążony, pięknie. Więc teraz tak, nie będę miał pełnej baśni. Trochę opierdolimy baśni. To się zaczęło ruszać? Czekaj, bo ja nie w tą stronę mam iść. Kotwica challenge. Broń na endgame za endgame. Koniec gry. Nie, ale rzeczywiście można pojebane tutaj bronie zrobić, nie? Jakiś challenge sobie, najgłupsze kombo na świecie wymyślić i zrobić challenge, żeby nim przejść grę. Kiedy górnik run? Oj, nie wiem, mordo. Oj, nie wiem, mordo. A, ciekaweczka. Co ja chciałem? Kurwa, zostały mi 3 katalizatory, bo wszystkie sprzedałem, nie? Dobra, pójdziemy z dwoma. I co? I chujów, co? Wchodzimy. Mam jeszcze flamberg, nie? Do podpalania. Siemano elitarne. A nie. Siemano mieteczek. Dobry wieczór. Ej, nie ma tragedii z tym damage'em. 201. Plus go podpalam za każdym atakiem.
O, grab. Zabijemy? Jeszcze nie. Powinienem się tylko pojedynczo leczyć za każdym razem, nie? Kurwa. Od tego mu będę spierdalać chyba za każdym razem. Jeszcze czwarty atak, okej. Okay. Okej, okay, da się go podpalić, jak najbardziej. Co on robi? Chujów sto. On mnie zdarzewa z kolei. O nie, miałem tego uciekać. Źle, jest źle, jest źle. Stamina, kurwa. No nie, ja zawsze po tym ataku próbuję mu zajebać. A nie ma sensu. O! Kurwa! Przytrzymany ciężki mu już waliłem, no. Kurde. Da się go podpalić, to jest plus, nie? Nie zgin więcej, please, a co, to już twój limit? Ojoj, no niestety. Niestety. Ciekawe, czy jest jakaś weebowska katana? Dotąd jeszcze nie spotkałem żadnej katany. Tak, żeby typowo było. I się bardzo cieszę. Z tego powodu. Dobra, wróćmy do mojego... Rozmontował mi się. Mojego mieczika. Mojego mieczika. Zmontuj broń. Nowy montaż. Plus 8 glewia. I tak, skalowanie. Najlepiej coś, co by miało... Technikę, nie ma co w ogóle patrzeć na technikę, nie? Jak największe... Nie ma co patrzeć na zaawansowanie, bo zaawansowanie daje tylko damage elemental, nie? Od żywiołów. A ta broń w ogóle nie ma damage'u od żywiołów. Więc patrzmy jak najwięcej techniki najlepiej. Tu jest C. Ciernisty miecz. Czy jest coś, co będzie miało B? Tu mamy B. Na szabli tancerki. Tu mamy też B i D z motoryką. Nie, to jest B i C. Tu jest CC, BD, DB, PC, CC, CD. 2, 2, 3, czekaj. Sztylet mordercy tyranów. Nie, tą bronią nie mogę dźgać, nie? To jest najgorsze. Z tym mam plus 51 damage'u, na to patrzmy przede wszystkim. Plus 61 mam na samą tancerki. Czyli najwięcej jest na rękojeści tancerki. No to z tym zostajemy, tak jak było w sumie, nie? Siup, 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 siup. Zmieniamy... O, to na to. To niech zostanie, bo mam więcej damage'u. Jestem ciekaw... amulet ekstremalnej modyfikacji. Czy już gdzieś będzie napisane... ile to procent daje konkretnie damage'u? Zobaczmy. Czekaj. Lies of P amulet. Zobaczmy jakie są amulety. Ja chcę... Nie wiem jak to będzie po angielsku. Extreme Modification? Pisze extreme. Modification, tak. Extreme Modification amulet. Dobra, działa coś takiego. Czy jest tu napisane? Czy już ktoś rozkminił ile procent to daje? Great Trinket. Nie. Let's go. Zaraz zrobimy pompeczki. Pylicowe piątki? Czemu pylicowe? It scales, bla bla bla. Oh, fable, aha, okej. Okay. Czy ktoś napisał ile procent? Nie wiadomo. Pytanie, ile procentowo damage'u to daje? To mnie zastanawia dość mocno, nie? Dobra, idę się... Aha, na górnik rana. Nie będzie pylicowego piątku. Nie będzie pylicowego piątku. Dobra, ale od razu muszę się odlać.
Więc mamy, nie mamy. Mamy? Załóż. Mój wysłużony mieczyk. I duże obciążenie.